Siemanko, ze strony Makarolnik. To jest kolejny odcinek z Roli 2021 Farmingu 19. Dzisiaj będziemy zbierać bele. Nie dam se rady. Ta słoma właśnie nie jest ta. Trzeba do tego dzwonić. Do znajomego. O, to kto to z... O, dobra. Siemo. No, cześć, będziesz mi potrzebny dzisiaj. Ty, a co się stało? No wiesz, chciałem bele se zwieść, ale to za ciężkie na Ursusa. Weźmiesz tu, z którym przyjedziesz sobie, byś mi zwiózł. No dobra, nie ma sprawy, na razie nic nie robię. To siadam i jadę, no. Trzymaj się, zaraz będę. No, cześć, cześć. O, to kurde, akcja się szykuje. Co by on by za mnie poradził? Do 60 by kiedy tura założył tam. Ale dobra. Jest dobry kurde po znajomości, to się zrobi. Brano zamknięte, to ja tam już się tył wjadę. Będzie lepiej. No, także widzowie, to widzicie, taka sprawa jest. Jak która się nie ma, takie bele, to... Ciekawe, z której to belarki. Ty, na moje to nawet nie wygląda, bo to on mnie nie wzywał. Pewnie u tego. Daniela wzywał tam. On to taką belarkę ma większą od mojej. Siema. No cześć, co tam, Daruś? O, no wiesz, wszystko okej. Ty, to gdzie to zwiesz? To co dał, jakoś byś postawił to. No do... No tam wiesz, jakoś żeby to stało tam, rozumiesz? No dobra, rozumiem tam. To co dał? Tam, gdzie te drzwi otwarte jedno są. Dobra. O kurwa, to farda się wbija. O ty. O skurczybyk. Ale to idzie, ale nie da, to nie da się do... W ogóle. Jak to się podnosi, panie? Zaraz coś poradzimy, czekaj. Obciąć, gdzie mógł wziąć, pomyśleć o tym wcześniej, kurde. To nie to. Obciążniki.
by się dobra przydała. Ta puszka to chyba nie da rady. Tu się przyda coś takiego, co da radę. Albo nie. Lecimy tu. Nie, tu speeda nie mam. Super bieg by się przydał. Myślę, że to 100 kg to da radę. Kiedyś pamiętam, było coś z 60 potrzebne. O żeż ty. Nie pójdzie. Nic nie pójdzie, ja pierdzielę. Za te bele za bardzo są te. To jak to teraz zrobić? Ja pierdzielę. To będzie musiał ten przyjechać, bo... No, nie da rady, to się nie zdziała, weź do tego zadzwoń, może ci coś tam te... No dobra, przynajmniej próbowałeś. No. Nara, nara. No i kurde, wychodzi na to, że właśnie do takich bel się nie nadaje, no. Jakby to z mojej golarki, to bym przewiózł, a tak to nie ma. Stóweczka nawet nie pomogła. Kto to dzwoni? O. Siema. No, cześć, weź przyjedziesz, bo ja mam problem taki, że chciałem belę przewieźć i nie mogę, bo się podnosi, zadzwoniłem do tego i też nie pomógł mi, bo za duże obciążenie. Ty, no słuchaj, no dobra, zaraz przyjadę. To mam wziąć tego tego? No najlepiej tego internacjonala to sobie poradzi. No dobra, zaraz będę. Odcinek miał być, a tak to się tylko przedłuża z tymi bielami, no. No, to taka szkoda, no. Moja Signo to taka w ogóle to biele robi, to za wielkie, no. Ale co zrobić? Jak się ma, no to trzeba korzystać. Pewnie jak do 60 założy tura, to pewnie będzie lepiej szło.
Witam, panie kierowniku. No cześć, dobrze, że przyjechałeś. I co, one, kurde, nie dał rady? No nie. O panie, to niezły problem. Dobra, jakoś poradzę, a gdzie to WT? Tam do stodoły, tam taka otwarta brama, to, wie, to będziesz już wiedzieć. No dobra. O, kurde. No tu już się zaczyna. Kurde. Mara z tego taki, bierz przednie obciążenie, bo to chuj z taką robotą. Kurde, wypadła Bela. Żaden tu już sobie nie poradzi z tym. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Jak nie da rady tak, to... No chciałem, żeby trochę realnie to było. Ale dobra. Mocno siłę, bo to... Widzicie, tego nie da się normalnie zrobić, to nie chcę iść po dobroci. Tu są takie bele, a tu są większe troszkę, takie... Wiadomo. Inne. Ale tamte zielone jakoś oporu nie stawiały. Ale te to tak stawiają, kurde, ciężkie chyba, że po to, to po tym deszczu pewnie. Że mokre. Bo deszcz padał. I chyba tak, to chyba po tym by mogło być. Robornik będzie trzeba wywieźć. Jedna po jednej beli. Bierzemy może. Tak przewieźmy wozem już. Ten przyjechał, to nam pomoże. Raz. To ma taką opcję do ustawienia fajną. O, no i gitara. Tej jeszcze nie używałem, ale teraz użyję, no. Ale chyba do to tamtych bel to będzie. Tu większą sipmę pewnie trzeba będzie jakoś... O! Widzicie? Widzicie? Opór już stawia, czyli coś musi być nie tak. Czyli coś jest jednak nie tak. To... O kurde! I widzieliście to? Mokre bele i tak ciężkie. Ja. Nie no!
No! Puść! Kurwa! Nie no. Odcinek miał być... Jak ja to mam nagrać, no? Bo to tak nie może być, że... Bele ciężkie... No o... No! Nożesz ty! Pierdzielone! Puszczaj to! Przysrane to... U niech to puszcza. Jak to tak ma być, to ja podziękuję sobie. Tak. Co z tego odcinka tu można wnieść? Miała być akcja, a tu jest komplikacje. Takie komplikacje, że byle coś ciężkie są. Się przestawiła, kurde, pieprzona. Gdzie, kurde? Mogę powiedzieć tylko jedno. Sorry, że dzisiaj nie wyszło normalnie. Tak miał fajny być odcinek, no szkoda. Ogłaszam, że live bym chętnie zrobił. Tak gdzieś może w sobotę, jak coś wolniej trochę będę miał już tak. W sobotę gdzieś może live'a się spodziewajcie z farminga. Bo tutaj trzeba będzie poogarnić parę spraw. Wóz se nie radzi, to wezmę go, odstawię. Dobrze, że to tak pozwala. Tutaj ten mod jest taki lekki. Dobra, toczę rękami, bo tu ciężkie. Rzuć ten przekrój. Jak to ma swoje jakoś te, to musi być coś na rzeczy. Na pewno, że ciężka jest. To może być pod wpływem deszczu. Bo deszcz ma zawsze wielkie znaczenie w takich sytuacjach. To jest pierwsze. Po drugie, co może jeszcze wpłynąć na takie coś, na przykład, że są takie ciężkie bele, ale nie aż takie są po prostu. Dla młodzieży może to jest problem, ale takie mokre, na przykład sfermentowane, to takie są przypadki. Te też właśnie są ciężkie, to są mokre, bo było deszcz padał, to robiło. No i to taka przyczyna. No. I tak powiem, że tak niedługo będę do ciągnika tura zakładać. Tak myślę, że tura bym se założył i bym akcję zrobił, sianokosy, ale to na następny rok jakoś. No. I myślę, żebyście chętnie zobaczyli tutaj, jak to działa, jak to kurde zajebiście idzie. Ja chętnie zrobię odcinek z przedstawienia tura, bo będzie taka próbna akcja do wywożenia obornika na tą tam na ten, jak to, no tam za ten, za pola tam, gdzie tam się zbiera.
akcja ziemniaki będzie jeszcze, pamiętam o tym. I będzie ona tak w sumie, tak myślę, że niedługo. Ale najpierw będzie akcja sianokosy, bo jeszcze sierpień trwa tutaj, to jeszcze akcję sianokosy zrobimy, w której będziemy już bele zamiast tam do stodoły, to będziemy je owijać. Bo myślę, że czemu nie. No, spartaczyła się ta akcja. Myślałem, że będzie fajnie, że sobie pozbieramy. A tak to dupa jest. Nic nie jest dobrze, nic ten mokre było, nie dało się wziąć. To jest, proszę Państwa, najbardziej dobrze działająca owijarka, którą sobie pozwoliłem wziąć na tą serię, bo chciałem dopilnować, żeby ona, żeby tutaj właśnie było owijane, chociaż żeby to było, po prostu się działo, żeby to działało, po prostu żeby owinęło te bele, bo metal fach jest trochę zwalony, a ta Sigma Tekla oczywiście Wam polecam ją, ona jest dostępna na LS World, tam znajdziecie ją sobie. Zaraz, nie na LS World, na takiej jednej stronie jest tam fajnej. Ale kurde, już zapomniałem. Taka... Kurde, może kiedyś znajdę tą stronę, wam polecę. Ale jej na LS World nie znajdziecie. Na innej stronie. I tam właśnie wam polecam ją wziąć, bo to jest najlepsza jaka była. No, także myślę, że tyle w tym odcinku. Na razie, cześć i w ogóle pa.